W Gliwicach rozpoczyna się dzisiaj festiwal magicznych wydarzeń, które przeniosą nas w tajemniczy świat śląskich legend. Festiwal Strażków Śląskich to wyjątkowe święto, które ma przypomnieć o fascynującej tradycji. Karolina Komada. Wystawy obrazów, prace konkursowe przedstawiające śląskie strażki, koncerty i warsztaty. Warsztaty czekoladowe, czyli będziemy odlewać czekoladowe boboki, będą częścią festiwalu Strażków Śląskich. Czyli wyjątkowe święto przypominające o bogatej i fascynującej tradycji śląskiego folkloru. To jest wydarzenie, które ma przypomnieć o istnieniu stworków, dawnych śląskich demonów, które ja osobiście na przykład jeszcze gdzieś tam kojarzę, Beboka, tak, Utopca, Strzygi, gdzieś się to pojawia, aczkolwiek z rozmów z różnymi osobami wynika, że to już zanika. Pamięć o tych strażkach zanika, zresztą sama nazwa strażki jest Ślązakom niezbyt znana, a to jest właśnie śląskie określenie na demony. Gliwicki festiwal angażuje lokalnych artystów. Maria Bąk wykonała interpretację Północnicy i Południcy. Dwie rzeźby pojawią się na festiwalu. Bardzo zbliża do siebie ludzi, bo tańczymy, spotykamy się razem, tworzymy. Tutaj też nie dzielimy ludzi na dzieci, dorosłych. Wszyscy mają dostęp do tego, żeby sobie właśnie tworzyć, czy tam maskiem na warsztatach, czy wziąć udział w konkursie. Chcemy, żeby było to po pierwsze spotkanie rodzinne, żeby wszyscy się dobrze przy tym bawili. Wszystkie prace konkursowe wyruszą w podróż po miastach Śląska, tworząc objazdową wystawę. To idealny czas, by poznać śląskie legendy. Festiwal Śląskie Strażki potrwa do 14 września.